Trzaski wyobraźni rozświetlając ciemność. Może starczy to na chwilę, na moment, by zdążyć zapisać to, co okryte kokonem. Wydobyć trochę skarbów z kopalni metafor, niewyczerpane jej dno to suma naszych strachów. Też miewam brak czułości dla swojego ciała, też lubię gubić się na samotnych cmentarzach. Nie chcę od ludzi nawet mikrona litości, też myślę, ile razy mógłbym umrzeć z miłości. Napisałem krótki list do pani, dostałem zwrot, mówią adresat nieznany. Chciałem zadzwonić, abonent niedostępny, czekałem pod bramą, całą noc przemoknięty. Wszystkie pióra są ciemne, wszystkie dni bez ciebie. Noce drżą, rozsypane pióra po niebie. Kiedy przyjdziesz, złote pióra zbiegną się w słońce. Umrze ptak. Zawsze, kiedy chcę żyć, krzyczę. Gdy życie odchodzi ode mnie, przywieram do niego. Mówię, życie, nie odchodź jeszcze. Jego ciepła ręka w mojej ręce. Moje usta przy jego uchu. Szepczę, życie. Jak gdyby życie było kochankiem, który chce odejść. Przywieram do niego i krzyczę. Umrę, jeśli odejdziesz. Czym jest śmierć? Odchodzeniem od wiatru, od chłodnego dotyku prześcieradła, od zapachu żółtych ścian, od uważnego spojrzenia twoich oczu, które badają oddech, gdy delikatnie rozchodzi się w głębi płuc. Potem przez cienkie arterie szyi na wargi. Obłoczek przesłaniający słońce niebieską mgłą uleciał i oczy twoje powoli jak zagubiony okręt opadły na dno. Jestem Julią. Mam lat 23. Doznałam kiedyś miłości. Miała smak gorzki jak filiżanka ciemnej kawy. Smukła rytm serca. Rozdrażniła gorzywy organizm. Rozkołysała zmysły. Odeszła. Jestem Julią. Na wysokim balkonie zawisła. Krzyczę, wróć. Wołam, wróć. Plamie przygryzione warki barwą krwi. Żyje się tylko chwilę, a czas jest przeźroczystą perłą, wypełnioną oddechem. A meble są kanciaste, a ciało delikatne, a ziemia wszędzie płaska, a niebo nieosiągalne. To jest bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni, gdy ty patrzysz na mnie tak poważnie, jakbyś w moich oczach widział gotycki kościół. A ja nie jestem żadną świątynią, tylko lasem i łąką, drżeniem liści, które garną się do twoich rąk. Kiedy umrę, kochanie, gdy się ze słońcem rozstanę i będę długim przedmiotem smuty. Czy mnie wtedy przygarniesz ramionami, ogarniesz, naprawisz to popsuł los okrutny? Często myślę o tobie, często piszę do ciebie, głupie listy w nich miłość.
trzy dni poblednie dzień, zniknie ślad. Czemu mówię o tym? Dlaczego przypominam o kruchości mego ciała, o upływie czasu, o przenikaniu ziarenek piasku, o nabrzmiewaniu stóp. Tyle razy obchodziłam zarosłe trawą groby. Ja byłam na zewnątrz. Oni tam. Dawnej twarzy. Idę na moich dawnych stopach i dotykam ich uśmiechu dawnymi rękoma. Ile razem dróg przebyt, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listków, ile miasta wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Puławach zaprasza do zapisów na studia podyplomowe. Przygotowanie pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie w oświacie oraz wiele innych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków pedagogicznych i administracyjnych. Zapraszamy absolwentów szkół wyższych, posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniamy nowoczesny program kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.